Pewnego pięknego ranka Rumcaj z Scypiskiem spacerując po lesie zobaczyli małe źródełko. Przy nim siedziała rusałka i wyciągała z wody igliwie, żeby źródełko było czyste. Zobaczywszy to, Rumcaj powiedział: mój syn ci pomoże, rusałko. Delikatnie, delikatnie. Dotknięcie zbójeckiej dłoni powinno być jak muśnięcie puszkiem łabędzim. Rozumiesz, synku? Cicho było wokoło. Rumcajs się zdrzemnął. Nagle rusałka złapała się za nóżkę. Och, jak mi zdrętwiały paluszki. A wtem woda w źródełku zaczęła bulgotać, jakby się gotowała. Rozpryskiwała się na wszystkie strony. Jeszcze trochę, a zabraknie wody w źródełku. Jeżeli cała woda wycieknie, będę musiała uciekać z lasu, a w polu wiatr mnie rozwieje. Pilnujcie źródełka, a ja się rozejrzę po lesie, zobaczę, co się tam dzieje. A, to tak. Naprzeciw niemu szedł człowiek, a był taki gruby i ciężki, że ziemia drżała pod jego stopami. Stój! Kto ty jesteś? Jestem Kula. Kula z Wiczyna. Nie ma takiego w Wiczynie. Znam tam wszystkich. Nie możesz mnie znać. Mieszkam od niedawna w Wiczynie. Jestem piwowarem. Ważę piwo. A czego ty szukasz w Żacholeckim lesie? Szukam ziół. Szukam pachnących ziół do mego piwa. A szukaj sobie na zdrowie, ale choć po ludzku. Ziemia drży, a ze źródełka aż woda ucieka. Przywykłem stąpać całą stopą. Rozumiesz? Chodzenie na poluszkach strasznie mnie męczy. Ale postaram się. Nie jestem taki zły, na jakiego wyglądam. No, w porządku, załatwione. I założywszy ręce do tyłu, Rumcajs przyglądał się, jak Cypisek z rusałką oczyszczali źródełko. Ni z tego, ni z owego rusałka znów gorzko zapłakała. Jeżeli źródełko wyschnie, będę musiała opuścić las, a w polu wiatr mnie rozdmucha, rozwieje na cztery strony świata. Teraz ty idź, synku. Nie płacz. Nie, dziękuję. Na polanie Cypisek natknął się na Kulę. Ten leżał brzuchem do góry i chrapał. Ziemia się ugięła pod jego ciężarem. Przed nim wytryskiwała z ziemi woda, ale za nim ziemia była sucha jak pieprz. Wstawaj! Zatrzymałeś wszystką wodę, która spływa do źródełka.
Cypisek nabrał pełną garść czerwonych mrówek i wrzucił je kuli za koszulę. Kręcił się, wiercił, ale nie dał rady i jak kula wystrzelona z armaty poleciał do Jiczyna, żeby mu żona powybierała mrówki. Woda wróciła na swoje miejsce i rusałka nie musi opuszczać lasu. Dziękuję ci, Rumcajsie. Dziękuję ci, Cypisku. Napijcie się czystej, źródlanej wody. Smacznego! I rusałka radośnie się do nich uśmiechnęła, aż 7 razy.